Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informacje dnia. Na Ukrainie zdewastowano pomnik Polaków zamordowanych w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka. Wysadzono krzyża, na monumencie namalowano flagę UPA, ukraińskiej armii, która dokonała ludobójstwa na Polakach. Pomnik w Hucie składał się z kamiennego krzyża i dwóch tablic z imionami i nazwiskami zamordowanych Polaków. Na zdjęciu widać, że sprawcy rozbili krzyż, tablicę natomiast zamalowano niebieską i żółtą farbą na wzór ukraińskiej flagi. Drugą z tablic pomalowano na czerwono-czarno, co jest odwołaniem do ukraińskiej powstańczej armii. Dodatkowo zamieszczono litery SS. Niewykluczone, że sam pomnik został wysadzony w powietrze, co sugerują rozbite i porozrzucane kawałki krzyża. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej jest największą popełnioną przez ukraińskich nacjonalistów w Galicji Wschodniej. Zamordowano około 900 osób. Rząd na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu zajmie się zmianą przepisów zaostrzającą kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużającą okres przedawnienia karalności wykroczenia. Ponadto ministrowie omówią nowelę ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta. Nowe przepisy regulujące prawa pacjenta przewidują uregulowanie zagadnień dotyczących dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji, a także unormowanie możliwości sprzeciwu wobec opinii i orzeczenia lekarskiego. Jednym z głównych tematów posiedzenia rządu będzie jednak przygotowane przez resort sprawiedliwości zaostrzenie kar za przestępstwa drogowe. Ministerstwo chce podwyższenia kar za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Obecnie grozi za to kara od 9 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe przepisy sprawią, że dolna granica wyniesie 2 lata. O 14 mają być kontynuowane rozmowy liderów ugrupowań sejmowych. Uczestnictwo w nich nadal odrzuca Platforma Obywatelska, która po raz kolejny udowadnia, że chce być opozycją totalną. Na spotkanie z marszałkiem Senatu w sprawie zażegnania sporu przybyli liderzy wszystkich partii oprócz Grzegorza Schetyny. Ten kryzys chcemy rozwiązać. Chcemy rozwiązać ten kryzys w sposób polubowny, czyli chcemy, aby jedna i druga strona cofnęła się. Podkreślał przed spotkaniem marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jednym z kroków w tył, jaki zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, było podjęcie decyzji o tym, że wracają stare warunki pracy dziennikarzy. Na tym jednak nie koniec. Rządząca partia jest gotowa do ustępstw w sprawie budżetu. Jesteśmy gotowi przegłosować, tak żeby Sejm mógł debatować i mógł rozmawiać i przeprowadzić debatę wokół tych propozycji Nowoczesnej, a mam nadzieję, że również i innych partii politycznych. Po spotkaniu liderzy uzgodnili, że kolejne posiedzenie odbędzie się na sali plenarnej. Jest deklaracja wszystkich klubów biorących udział w tym spotkaniu, że chcemy rozpocząć normalną pracę 11 stycznia. Dobrze, że do tego spotkania doszło. Szkoda, że nie było przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Podkreślał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeśli protest będzie kontynuowany w obecnej formie i nie będzie kar dla posłów blokujących mównicę, nie będę uczestniczył w obradach, mówi lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. Taka manifestacja jest zupełnie niepotrzebna. Nowoczesna sali sejmowej nie opuści, ale nie będzie blokować mównicy. Porozumienie musi zostać jednak zawarte przy obecności Platformy Obywatelskiej. Uważam, że bez Platformy nie można dalej procedować w takim gronie. Platforma idzie jednak w zaparte. Platforma białej flagi nie wywiesi. PO przedstawiła opinie prawne w sprawie obrad na sali kolumnowej. Według nich obrady były nielegalne, a budżet, ich zdaniem, został uchwalony niezgodnie z prawem. Pomysły na naprawianie budżetu w Senacie są pomysłami absurdalnymi i niezgodnymi z prawem. Dlatego dzisiaj Platforma nie uczestniczyła w tym spotkaniu, żeby nie legitymizować łamania prawa, tak jak proponuje to marszałek Karczewski. Te opinie to rzekomy powód nieobecności przedstawiciela największej partii opozycyjnej na wczorajszym spotkaniu. W tych opiniach jest tak naprawdę zawarte stanowisko Platformy, na gruncie której my jesteśmy zdolni do każdego kompromisu. Bo my chcemy kompromisu na gruncie prawa, a nie na gruncie dogadania się z Jarosławem Kaczyńskim w ciemnym pokoju, w którym możemy podeptać konstytucję. Pomimo takiej postawy rządząca partia po raz kolejny wyciąga rękę do PO. Jutro będzie kolejne spotkanie i będzie kolejne zaproszenie dla Platformy Obywatelskiej
dla pana Schetyny albo osoby, którą by wyznaczył. Mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Taka postawa PO pokazuje, że w opozycji toczy się gra o przywództwo. Grzegorz Schetyna chce tutaj pokazać radykalną twarz, przyznaje profesor Piotr Niwiński. Platforma Obywatelska radykalizuje się, idzie w kierunku ostrej konfrontacji. Chce za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, w której obóz rządzący będzie musiał sięgnąć, bo będzie musiał sięgnąć po prawne instrumenty, aby móc spokojnie w dalszym ciągu kierować państwem, aby móc umożliwić działalność najważniejszemu ciału w Polsce, czyli Sejmowi, ciału ustawodawczemu. Najnowsze sondaże dobitnie pokazują, że Polacy nie akceptują działań totalnej opozycji. PiS w najnowszym badaniu umacnia się na pozycji lidera, mówi politolog Mateusz Winnik. Społeczeństwo widzi, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje program, z którym szedł do wyborów. 500+, reforma wieku emerytalnego czy plan Morawieckiego, chociażby te trzy przykłady. I druga kwestia to całkowita indolencja i chaos w szeregach opozycji. To się przekłada na tak wysokie poparcie partii Jarosława Kaczyńskiego. Z Warszawy przenosimy się do Wielkopolski. Inicjowanie wojny z rządem Rzeczypospolitej i wypowiadanie posłuszeństwa władzy z perspektywy interesu miasta i jego mieszkańców jest zachowaniem skandalicznym. To fragment listu otwartego wojewody wielkopolskiego do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Wojewoda Wielkopolski skrytykował Jaśkowiaka za deklarację dotyczącą wypowiedzenia posłuszeństwa władzy. Na początku grudnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wraz między innymi z prezydentem Sopotu czy Lechem Wałęsą podpisał się pod odezwą tzw. Komitetu Obrony Demokracji Stop Dewastacji Polski. Sygnatariusze listu nawoływali do udziału w strajku obywatelskim 13 grudnia. W odezwie wzywano do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy. Na podpis Jaśkowiaka pod tak skandalicznie sformułowanym i niczym nieuzasadnionym apelem zareagował wojewoda Wielkopolski. Apel podpisany przez prezydenta Poznania Jaśkowiaka spotkał się z ostrą odpowiedzią wojewody wielkopolskiego, który w tejże sprawie wystosował list otwarty do władz Poznania. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman napisał, że z niepokojem i zdumieniem przyjął podpisanie apelu przez prezydenta Poznania. Inicjowanie wojny z rządem RP i wypowiedzenie posłuszeństwa władzy z perspektywy interesu miasta i jego mieszkańców jest zachowaniem skandalicznym. Nawoływanie do wystąpienia przeciw demokratycznie wybranej władzy jest nawoływaniem do anarchii i w istocie wezwaniem do popełnienia przestępstwa. Z treścią listu wojewody skierowanym do Jacka Jaśkowiaka zgadza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Według niego prezydent Poznania poprzez udział w różnego rodzaju happeningach czy hucpach politycznych próbuje przykryć swoją nieudolność w zarządzaniu Poznaniem. Nie udaje mu się realizować swoich konkretnych zobowiązań wyborczych. Obiecywał bowiem, że wzrośnie komfort życia mieszkańców Poznania, a Jacek Jaśkowiak żywi się sporem. Obecnie jest to spór z Prawem i Sprawiedliwością. Wcześniej prezydent Poznania walczył z Kościołem Katolickim czy burmistrzami i wójtami gmin otaczających Poznań. Nawoływanie Jacka Jaśkowiaka do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy oburzyło członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest zdumiewające, jak urzędnik państwowy może w ogóle coś takiego mówić. Bo ja rozumiem jego poglądy, on wyssał z mlekiem matki lewicowość, pochodzi z rodziny mocno upartyjnionej, ale w każdym razie to się ma nijak do tego, żeby coś takiego powiedzieć publicznie. Bulwersuje także, nie wiem czy wszystkich, w każdym razie znaczną część poznaniaków, to wypowiedzenie publiczne, wypowiedzenie posłuszeństwa władzy. To jeżeli robi to prezydent bardzo dużego miasta, jeżeli to robi bardzo prominentny działacz partii politycznej Platformy Obywatelskiej, która 8 lat sprawowała rządy, to jest to coś niezwykłego. Według ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka odezwa tak zwanego kodu, pod którą podpisał się prezydent Jaśkowiak, była nawoływaniem do przestępstwa.
Doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, został nagrodzony przez krakowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy statuetką Bez Światło Cienia. Nagroda to podziękowanie za walkę na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych. Doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie, bezkompromisowemu działaczowi pro-life, aktywnie i twórczo uczestniczącemu w ewangelicznej misji Kościoła, inspiratorowi powstania krakowskiego oddziału KSD, wyrazistemu dziennikarzowi i organizatorowi wielu działań społecznych w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Z wyrazami szacunku i uznania krakowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Nagrodę wręczyła Ewa Skwarczyńska, przewodnicząca oddziału Krakowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Redaktor przypomniała, że statuetka wręczana jest już po raz 9, a uroczystości zawsze towarzyszy spotkanie opłatkowe. Spotykamy się po to, żeby również wyłonić spośród nas kogoś, na którego warto patrzeć jako człowieka autorytetu. W tym roku padło na pana inżyniera Antoniego Ziębę. Wręczenie statuetki zbiegło się również z 25-leciem założenia przez doktora inżyniera Antoniego Ziębę Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Inżynier Zięba, Antoni Zięba, jakoś z wielką miłością traktuje wszystkich ludzi. Ja myślę, że stąd wynika jego troska o najsłabszych, o tych najbiedniejszych. Ale nie tylko o tych, którzy jeszcze się nie narodzili, ale także o tych już narodzonych. Jak mówi sam laureat nagrody, z obrony życia wszystko wyrosło, ale podstawą tego był kontakt z kardynałem Karolem Wojtyłą, a także ogromna zasługa babci. Wszystko po ludzku zawdzięczam modlitwie, którą uczyła mnie prosta babcia, a podniósł do rangi najważniejszego wezwania Jan Paweł II. Także to piękne w Kościele katolickim, że spotykają się przesłania jakże różnych osób w sensie struktury wykształcenia. Prosta kobieta z Jaworzna o 4 klasach szkoły podstawowej przed wojną i wybitny intelektualista, prawda, Jan Paweł II. Ale oni mi mówią i mówią do dzisiaj to samo. Fundamentem musi być modlitwa. Profesor Janusz Kawecki podczas laudacji przypomniał, że doktor inżynier Zięba konsekwentnie realizuje w swoim życiu wezwanie do modlitwy. Zawsze stawia to na pierwszym miejscu. Konsekwentnie też o tym najważniejszym, najistotniejszym orędziu papieskim, tak określanym przez świętego Jana Pawła II, na progu wielkiego pontyfikatu przypomina nam świeckim, ale również kapłanom. W realizacji tego wezwania znajduje uspokojenie także wtedy, gdy trudności spadają na jego najbliższych. Zaufać Panu Bogu, mieć nadzieję i być pewnym, że nawet te trudności są po to, aby jeszcze pełniej przylgnąć do Chrystusa. Inżynier nie zapomina też o młodych, wie jak do nich dotrzeć, mówi redaktor miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich Wychowawca. Współczesne pokolenie, nie tylko dzieci, ale i nauczycieli, co zauważam w szkoleniach nauczycieli, bo akurat zajmuję się metodyką, widzę, że trzeba nadążać z duchem czasu, trzeba zmieniać formę, trzeba zmieniać też środki dydaktyczne, następnie co jest istotne, dostrzegać wszelkie zagrożenia współczesności, między innymi płynące z mediów. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy od lat jest wszędzie tam, gdzie budzi się sumienia, propaguje tradycje rodzinne i patriotyczne, a także krzewi miłość do drugiego człowieka. Półtora miliona wiernych uczestniczyło w procesji Jezusa Nazareńskiego w stolicy Filipin, Manili. W procesji niesiona jest 17-wieczna figura Jezusa upadającego pod krzyżem w drodze na Golgotę.
Posąg czarnego Nazarejczyka przybył do Filipin 31 maja 1606 roku, gdy pierwsi misjonarze z zakonu augustynianów stanęli na terenie dzisiejszej Manili. Rzeźba wykonana w Meksyku z czarnego drewna przedstawia Zbawiciela klęczącego pod ciężarem krzyża. Sława cudowności wizerunku wzięła się z okresu pożaru, który strawił statek misjonarzy, nie tknął natomiast samej rzeźby. Kult okazywany czarnemu Nazarejczykowi zyskał aprobatę stolicy apostolskiej, która w 1650 roku za pontyfikatu Innocentego X powołała do życia kanonicznie Bractwo Jezusa Nazareńskiego. Procesja jest uwieńczeniem kilkudniowych obchodów, gdy sprawowane są msze święte i odpust ku czci Chrystusa Nazareńskiego. W procesji mężczyźni niosący platformę z figurą idą boso. To moja pokuta, bo dał mi tak wiele. Pan rozwiązał wszystkie problemy, odkąd zacząłem obchodzić święto czarnego Nazarejczyka 16 lat temu. Straciłem syna, kiedy wyemigrował do Ameryki. Teraz wrócił, jest ze mną. Wykształciłem też dwie córki i teraz są pielęgniarkami. To wszystko dzięki Jezusowi. Moim celem jest, aby dziękować Bogu za wszystkie błogosławieństwa, których udzielił mi i mojej rodzinie. Procesji towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zakazano na 48 godzin przed i po procesji noszenia broni, plecaków i puszczania dronów. Przebiegu procesji strzegły tysiące policjantów i żołnierzy, a dachy pobliskich domów obsadzono na wszelki wypadek snajperami. Decyzję podjęto z uwagi na obawy przed zamachem terrorystycznym ze strony zwolenników zabitego w zeszłym tygodniu ekstremisty Mohammad Jafar Maguid, przywódca niewielkiego ugrupowania islamistycznego, zginął w czwartek w strzelaninie z policją, a trzech jego towarzyszy zostało ujętych. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 16:00. Ja Państwu życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś w środkowej i wschodniej Europie pogodnie, nad pozostałym obszarem dużo chmur. Nad Morzem Północnym i Wyspami opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu Europy od deszczu po śnieg. Najchłodniej w Warszawie i w Moskwie minus 7 stopni Celsjusza, najcieplej w Madrycie 12 stopni. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na południu i wschodzie dużo chmur, a śnieg może popadać na Podlasiu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Na termometrach od minus 8, minus 10 stopni na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce do minus 4, minus 2 na Pomorzu i Zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie silny wiatr z południa. Ciśnienie będzie się wahać, na barometrach 1019 hektopaskali. Na teraz to wszystko, dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.